Hi, dzień dobry. I'm very, very honored to be with you today. To jest dla mnie wielki przywilej, że dzisiaj mogę tutaj z wami być. So I've already decided that I like you. Ja już podjęłam decyzję, że was lubię. And I'd like for you to just go ahead and decide that you like me. I zachęcam was do tego samego, zachęcam was, żebyście zdecydowali teraz, że mnie też lubicie. Right, because we have things to do. Amen. Dlatego, że razem mamy pewne rzeczy, które musimy zrobić. And whenever I tell people, whenever God sends me to particular places and churches. I za każdym razem, kiedy Pan Bóg wysyła mnie do kościołów czy do różnych miejsc. It's an amazing thing to step into connection that you feel like was written down before time. To mam takie poczucie, że wkraczam w połączenie, które już dawno, dużo wcześniej zostało zapisane. Like yes, I think God has gotten you ready for me and me ready for you. Tak, myślę, że Bóg przygotował mnie na was, a was na mnie. And my last name just happens to be McCready, which means to make ready. Moje nazwisko tak się składa, że że brzmi McCready, a to oznacza przygotować. And my job description is in Luke 1:17. I opis mojej charakterystyka mojej pracy jest w Ewangelii Łukasza 11. And it says to make ready and to prepare a people in spirit for the Lord. I tam czytamy o tym, że mamy przygotować ludzi w duchu na Pana. So I got that name from my wonderful husband. To nazwisko dziedziczyłam po moim wspaniałym mężu. So I bring you greetings from my husband. Od którego przywożę również pozdrowienia. Who's back in Texas right now. On teraz jest w Teksasie. But we prayed for you last night. Ale wczoraj wieczorem razem modliliśmy się o was. And I believe that God is getting people ready for what it is that he's about to do. Ja wierzę, że Bóg przygotowuje swoich ludzi na to, co ma zamiar zrobić. One of the scriptures that God continues to circle through me over and over again in these days. W ostatnich dniach jeden z fragmentów, który cały czas we mnie pracuje, is Revelation 1:5 out of the Message Bible. Znajduje się w Objawieniu 1 w pierwszym rozdziale 5 wersecie. Says the God who is. I on brzmi tak: Bóg, który jest. The God who was. Bóg, który był. And the God who is about to arrive. I Bóg, który przychodzi. How many of you believe that you've not yet seen the fullest measure of what God has for you and for this church? Ilu z was wie albo wierzy, że jeszcze nie oglądało, jeszcze nie widziało pełni, całej pełni Boże tego co Bóg dla was przygotował albo dla waszego kościoła? How many of you are so frustrated because you know there's more? Ilu z was odczuwa frustrację z powodu tego, że wie, że jest więcej? God doesn't usually send me to people who are satisfied with where they are. Bóg nie wysyła mnie do ludzi, którzy są usatysfakcjonowani tym miejscem, w którym są. He sends me to people that are frustrated. On zwykle wysyła mnie do ludzi sfrustrowanych. People who are in anticipation. Ludzi, którzy są w jakimś takim oczekiwaniu. Is there anybody here like that today? Są tutaj tacy? Wow, I'm always so relieved. Like, wow, thank you, God. Czuję I'm in the ulgę. Right place. Czuję ulgę, że tutaj jestem. Because you know that there is more, but you know you cannot get yourself there all by yourself. Wiesz, że jest więcej, ale też wiesz, że nie możesz tam dotrzeć sam. How many of you know we are in such deep need of the Holy Spirit today? Ilu z was zdaje sobie sprawę z tego, że potrzebujemy, bardzo potrzebujemy Ducha Świętego? You know, he's been sent to do everything for you. He is Jesus's gift to his church. On został posłany, żeby zrobić wszystko za ciebie. On jest darem Jezusa dla kościoła. And a part of the preparation that I have the privilege of participating in. I częścią tego przygotowania, którego mam przywilej w którym mam przywilej uczestniczyć, jest is when the Holy Spirit begins to work deep within people, spirit, soul and body. Jest moment, w którym Duch Święty zaczyna działać głęboko w ludziach, w ich duszy, duchu i ciele. How many of you know he has to separate all your parts before he can bring them all back together again? Ilu z was wie, że najpierw, zanim złoży te wszystkie części razem, musi je najpierw porozdzielać?
He's got to separate out so that you know that you are spirit. Musi was rozdzielić tak, żebyś zdawał sobie sprawę, że jesteś duchem. That you have a soul. Że masz duszę. And you live in a body. A mieszkasz w ciele. Because oftentimes we can't tell all our parts apart. Dlatego, że my często nie rozróżniamy tych poszczególnych części. Amen. Tak. Right, because we're not really sure about all that. How's all that supposed to work? Dlatego, że nie mamy takiej pewności, nie wiemy, jak to wszystko powinno współdziałać. So Holy Spirit comes by the word of God. It says that the word is the sword of the Spirit. I Bóg musi przyjść ze swoim słowem, a czytamy, że Boże słowo jest mieczem ducha. And when Holy Spirit starts to cut and divide inside of you, i kiedy Duch Święty zaczyna ciąć ciebie, he takes the word and he begins to separate out inside of you. On bierze słowo i zaczyna oddzielać te części od siebie. How many of y'all like me have ever felt like there's more people living inside of you than just you? Ilu z was kiedykolwiek miało takie poczucie, że wewnątrz was mieszka więcej osób niż tylko ty? Oh, I just love it. My people are here. I love it. I love it. Są tacy. Ja tak miałam. I'm like, Lord, there's a lot of activity going on up in here. Man, I'm hearing voices. Anybody? Czy są tacy, którzy słyszeli jakieś głosy wewnątrz i widzieli jakieś takie dużo działania w środku? Nobody in here's ever felt crazy? Oh, nikt nie czuł się kiedyś szaleńcem? Bogdan, tutaj? You and me, we work together. Bogdan, together. O, to... That's right. Dziękuję. But I'm here to tell you, you're not crazy, you're called. Ale chcę wam powiedzieć, że nie jesteście szaleńcami, jesteście po prostu powołani. Thank you, Jesus. Dzięki Jezu. Right? But I'm telling you, it can get crazy up in here when the Holy Spirit starts to prepare a people for this God that is about to arrive. Ale rzeczywiście, kiedy Bóg zaczyna przygotowywać ludzi na tego Boga, który ma przyjść, to możesz czuć szaleństwo w środku. Because God is about to advance the kingdom inside of you. Dlatego, że Bóg chce włożyć to królestwo w ciebie. He's about to do something in you, on so that he can do it through you. On chce zrobić coś w tobie po to, żeby mógł coś zrobić potem przez ciebie. I told everybody last night that we all believe that the glory of God, you know, is going to cover the earth. We want that, right? Wczoraj wieczorem mówiłam o tym, że wy wszyscy wierzymy, że Boża chwała przyjdzie na ziemię. Chcemy tego i pragniemy tego. But let me just give a little pop quiz here. Where is the glory of God? Ale krótka kartkówka dla was. Cheater, you were there, you know. Tylko proszę nie ściągać z wczorajszego wykładu. Andrew and I are old friends. It's okay. I can talk to Andrew. Sorry, could you repeat the question? Where is the glory of God, my friends? Gdzie jest Boża chwała? Takie pytanie. Where? Oh, yes, that's right. W nas, tak. It's in you. Tak, w tobie. Christ in you, Conrad. Christ in you, the hope of glory. Chrystus w tobie, Konrad. Chrystus w tobie, nadzieja chwały. So when you're praying, więc kiedy się modlisz, oh Jesus, Jezu, let your glory cover the earth. Niech twoja chwała przykryje ziemię. He's like, okay. On mówi, no dobra. I'm so glad that's what you want. Cieszę się, że tego chcesz. And he starts to shake everything within you. I zaczyna tobą potrząsać. You're like, whoa, Jesus. I was hoping it was just going to fall out of the sky. Poczekaj, Jezu, poczekaj. Ja myślałam, że ona po prostu spadnie z nieba. I was hoping that there would be like a mist come under the door. Ja myślałam, że jakaś mgiełka przedostanie się przez drzwi. He says, oh no. I put it right inside of you. A on mówi, nie, złożyłem ją w tobie. Can I get my glory out of you? Czy mogę ją z ciebie wyciągnąć? You see, this is why sometimes it's crazy in here. In here, it's craziness until you start to allow the Holy Spirit to take you into a deeper understanding of what he's doing. Dlatego tak często możemy tutaj w środku odczuwać to szaleństwo, dopóki nie pozwolimy Duchowi Świętemu, żeby nas wprowadził w to głębokie zrozumienie. That's why I love when the lights go off and the cameras are turned off. I love to disciple people into what God is doing. I kiedy ja lubię, kiedy gasną światła, kiedy kamery są wyłączone, lubię wtedy prowadzić ludzi w uczniostwie. That's what Monday night and Tuesday night will be about.
O tym będziemy mówić właśnie i to będziemy robić w poniedziałek i we wtorek wieczorem. So I hope you come. Więc mam nadzieję, że przyjdziecie. Because how many of you know the public pulpit cannot accomplish the private work of God? Ilu z was zdaje sobie sprawę z tego, że to, co robimy tutaj za tym pulpitem, nie jest w stanie osiągnąć tego, co Bóg zamierzył dla was. Okay, now I'm more excited about that news than you are, so I'm going to repeat this. Ja jestem chyba jakoś bardziej podekscytowana niż wy. Right? So how many of you know that all the team leaders here could teach and preach until they drop? Ilu z was wie, że wszyscy liderzy tutaj mogliby nauczać i głosić, ażby padli? But this public pulpit was never to accomplish what only the Holy Spirit can do in you privately. Ale nigdy nie byliby w stanie osiągnąć tego, co tylko Duch Święty może z wami zrobić na osobności. Amen, Nancy. What great preaching. Amen, Nancy. Wspaniałe kazanie. Right? See, I'm trying to get you because we got places to go, things to do. Próbuję was rozruszać, dlatego że musimy dojść do pewnych miejsc razem. Yeah, so I want to speak to you today in such a way as to honor the future that you have in this church. Ja chcę wam do was dzisiaj mówić tak, żeby was zachęcić do szanowania przyszłości, która stoi przed wami, przed waszym kościołem. Because you have a father, sons of God. You have a future. Dlatego, że wasz ojciec jako synów ma dla was przyszłość. You have a future. Macie przyszłość przed sobą. And when God begins to truly shake and get you ready for what's really coming. Kiedy Bóg zaczyna naprawdę wami potrząsać i przygotowywać na to, co nadchodzi. It can be very, very stout, very strong. To może być naprawdę bardzo silne. God's not getting you ready for your fantasies and your fairy tales. Bóg nie przygotowuje was na wasze fantazje i bajki. He's getting you ready for your future. On was przygotowuje na swoją przyszłość. The one he wrote down before the foundations of the world. Na przyszłość, którą dla was zapisał, zanim powstał świat. The one that is a dream to him, but a nightmare to the enemy. Na przyszłość, która jest jego marzeniem, a zmorą wroga. So I want to make this statement to you today and then I want to speak about it out of the book of Acts. I dzisiaj chciałabym do was mówić z Księgi Dziejów Apostolskich. Supernatural communications are not for your entertainment, they're for your preparation for your assignment. Komunikacja nadnaturalna nie jest tylko dla waszej rozrywki, ale jest dla waszego przygotowania do zadania, które stoi przed wami. So I'm going to say it again. Jeszcze raz powtórzę. Supernatural communications between you and Holy Spirit. Ponadnaturalna komunikacja pomiędzy tobą i Duchem Świętym. Are not for your entertainment, they're for your assignment. Nie jest dla twojej rozrywki i twojej zabawy, ale jest twoim zadaniem. Anybody in here ever gotten a prophetic word and they come to you and they say, "Oh, you're going to go to the nations. It's going to be awesome. It's going to be magnificent." Czy ktoś kiedykolwiek tutaj otrzymał słowo prorocze, które brzmiało: "O, ty pójdziesz do różnych narodów, zostaniesz wysłany do różnych narodów, będzie wspaniale, fantastycznie." And I'm thinking when I get words like that, because I've gotten words like that, that's why I'm standing in this nation right now. Ja takie słowa otrzymywałam, dlatego dzisiaj tutaj jestem. That's right. So they're speaking all these powerful things, you know, supernatural communications. Więc prorocy wypowiadają te ponadnaturalne słowa. And after the church service, because I was a pastor for 20 years, an executive pastor for 20 years. I po nabożeństwie, ja byłam wcześniej pastorem przez 20 lat. So the church would, the people would come up later and be like, "Oh, Nancy, that was so awesome." I ludzie przychodzili do mnie i mówili, "O, Nancy, to słowo było takie wspaniałe, niesamowite. Did you feel the brush of angels' wings?" Czy czułaś trzepot skrzydeł aniołów obok siebie? Said, "No, I did not." Ja wtedy zwykle odpowiadałam, "Nie, nie czułam." You know what I'm thinking? Wiecie, co sobie w takich sytuacjach myślę? Work. It's gonna be work. Praca. Potrzebna tutaj jest praca. Anybody else? Ktoś jeszcze tak się czuł? Huh? How many of you know, sometimes we get words and we're like, "Oh, that's gonna be so awesome." Ilu z was takie ma odczucia, że dostajemy jakieś słowo i myślimy sobie, "O, super, będzie wspaniale." Like, are you kidding me? Żartujesz chyba.
People, we're going to work. Ludzie, my jesteśmy przygotowywani do pracy. The grace of God has gotten inside of me so that I can work like a son unto my father. Boża łaska mnie wypełnia po to, żebym mogła pracować dla mojego ojca. Those are not for our entertainment and to make us think, oh, I'm so special, I got a word from God. To nie jest po to, żebyśmy my czuli się jacyś szczególni ze względu na to, że otrzymaliśmy słowo od Boga. No, I'm special because I have God. Jestem szczególna dlatego, że mam Boga. Are you with me? Rozumiecie, o czym right? mówię? See, this is God is trying to get us ready for our assignment. Bóg przygotowuje nas na zadanie, które mamy do wykonania. And there are many things that I would love to be able to share with you, like the fact that he's about to pitch the tent of his presence over this place. Jest wiele rzeczy, z którymi mogłabym się z wami tutaj podzielić, na przykład to, że Bóg naprawdę przyjdzie tutaj ze swoją obecnością do tego miejsca i wypełni. I don't have time to talk about all this. Ale nie mam czasu, żeby o tym wszystkim dzisiaj mówić. I'm here to tell you that he is going to boom pitch his tent and the presence of the Lord will come and there will be fires to deal with everything under that tent. Ale mogę wam powiedzieć, że Pan Bóg rozbije tutaj swój namiot, przyjdzie jego obecność i pojawi się ogień, który rozprawi się ze wszystkim. Because he's getting you ready because you have a future. Dlatego że on przygotowuje was na przyszłość. Huh? Agnes, you have a future. Agnieszka, przed tobą jest przyszłość. Alexander, you have a future. Oleg, przed tobą jest przyszłość. Michał, you have a future. Michał, przed tobą też jest przyszłość. Do you understand? You have a future and God is getting you ready. That's why he would send me to you to be a friend of your destiny. Ale musicie zrozumieć, że przed wami jest przyszłość i dlatego on posłał mnie, żebym ja stała się przyjacielem waszego przeznaczenia. All right, so now have you decided that you like me? Can we go somewhere, please? Skoro już zdecydowaliście, że mnie lubicie, to pójdziemy dalej. Or at least you like what I've been sent here to do. Albo przynajmniej polubcie to, po co zostałam tutaj wysłana. Because you're about to be made ready. Dlatego, for the God who is about to arrive. Dlatego, że wy jesteście w przygotowaniu na Boga, który za chwilę przyjdzie. So supernatural communications are not for your entertainment, but for your assignment. Więc ponadnaturalna komunikacja nie jest dla waszej zabawy, ale jest waszym zadaniem. So in Acts 11, Peter is recounting what he experienced on a roof when supernatural communications came to him. I w 11 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o tym, jak Piotr opowiada, co się wydarzyło wtedy, kiedy przebywał na dachu. How many of you like me are glad that Peter is in the Bible? I am so glad. Ilu z was cieszy się, że Piotr pojawił się w Biblii? Ja się bardzo cieszę. Ja się bardzo cieszę. Oh, thank God. How many times was I like, thank God Peter's in the Bible. I know I'm still saved. We're going to be okay. Ja się bardzo cieszę, dlatego we're going to make it. Sorry. Okay. Bardzo się cieszę, że Piotr jest, bo ja wiele razy sobie myślałam, o dzięki Ci Boże za Piotra, to znaczy, że ja jeszcze też mogę być zbawiona. So here's Peter. Thank you, Anya. So here's Peter. Więc mamy tutaj Piotra. And he says, you know, it was kind of like I was in a trance. I on mówi, czułem się, jakbym był w transie. And he said, I saw this sheet that came down. I widziałem to prześcieradło, które opadało. How many of y'all would agree that's a supernatural communication? Ilu z was rozumie, że jest to ponadnaturalna komunikacja? And it says that sheet came down and inside Peter saw things, creepy crawly things, animals. I kiedy to płótno opadało, on zobaczył tam wszystkie stwory pełzające, różne gady. And the voice came to him and said, Peter, kill and eat. I usłyszał głos, który brzmiał: Piotrze, zabijaj i jedz. As Peter often did, he rebuked the voice of God. I tak jak już wcześniej wiele razy to robił, tym razem też zgromił Boży głos. I love Peter. Lubię Piotra. Peter's like, no, I would never do that. Piotr powiedział, nie, ja nigdy tego nie zrobię. No, I have never touched anything like that. Nie, ja nigdy czegoś takiego nie dotykałem. How many of you know God was about to touch Peter's prejudices, the things Peter thought he was too important to do?
Ilu z was zdaje sobie sprawę, że właśnie w tamtym momencie Bóg chciał rozprawić się ze wszystkimi uprzedzeniami Piotra? Or the thing that Peter's former level of religion had taught him. Albo z tymi wszystkimi rzeczami, które dotyczyły poprzedniego poziomu religijności Piotra. That the former things would cause Peter to tell the new thing no. I to wszystko, co się zadziało wcześniej w Piotrze, sprawiło, że on do tego, temu, co było nowe, powiedział nie. So you see, Peter's prejudices had to be addressed to get him ready for the next level of his assignment. Widzicie, najpierw Piotr musiał się rozprawić ze wszystkimi uprzedzeniami, które miał, żeby mógł wejść na nowy poziom i wykonać zadanie. Before God could send Peter out to break open new territory, zanim Bóg mógł wysłać Piotra do nowych miejsc, the Holy Spirit had to break open new territory inside of Peter. Duch Święty musiał otworzyć te miejsca wewnątrz Piotra najpierw. So because Holy Spirit is patient with us. I Duch Święty jest bardzo cierpliwy w stosunku do nas. It says the voice spoke again. I czytamy dalej, że ten głos przemówił ponownie. He said, "You call holy what I call holy." Ty nazywaj świętym, co ja nazywam świętym. The voice of God said to Peter, "You call clean what I call clean." I Boży głos powiedział do Piotra, nazywaj czystym to, co ja nazywam czystym. And though all of us have prejudices, things that we don't really think God should go into those territories or talk with those people. I każdy z nas ma jakieś uprzedzenia i wydaje nam się, że Bóg nie powinien wkraczać na pewne terytoria albo nie powinniśmy rozmawiać z pewnymi ludźmi. Do you see how that would limit how God can expand you in this day and time? Ale widzicie, w jaki sposób możemy, jak bardzo to może nas ograniczyć, kiedy Bóg chce tak bardzo nas poszerzyć. But the first thing that I always address in this situation. Ale w takiej sytuacji pierwszą rzeczą, z którą zawsze się rozprawiam, is do you call yourself holy as God calls you holy? Jest kwestia tego, czy ty nazywasz siebie świętym, tak jak Bóg nazywa ciebie świętym. Do you call yourself clean as God calls you clean? Czy ty siebie nazywasz czystym, tak jak Bóg nazywa ciebie czystym? I've talked to a lot of Christians over the last 30 years. W ciągu ostatnich 30 lat rozmawiałam z wieloma chrześcijanami. I've had to deal with this in myself. Sama w sobie musiałam się z tym rozprawić. As I would say to someone, are you a new creation in Christ? Dlatego, że często zadawałam komuś pytanie, czy jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie? They would say, oh yes, I'm a new creation. I ta osoba zwykle odpowiadała, tak, ja jestem nowym stworzeniem. And later on in the conversation, I'd say, are you still a sinner saved by grace? I dalej w trakcie rozmowy zadawałam kolejne pytanie, czy jesteś grzesznikiem zbawionym przez łaskę? And they would say, yes, I am. I oni mówili, tak, jestem. Same person. Ta sama osoba. Anybody with me? Rozumiecie, o czym mówię? Still calling themselves and knowing themselves as a sinner. Ciągle nazywają siebie grzesznikami i myślą, że tacy są. It's like an infection inside the church. To jest tak jak jakaś infekcja w kościele. We say one thing. Mówimy jedną rzecz. We might even teach or preach one thing. Być może nawet o tym nauczamy i głosimy to. But when it comes to relating to ourselves and to God, we still relate more as sinners than as sons. Ale kiedy odnosimy się do Boga albo do siebie samych, to bardzo często uważamy siebie za grzeszników. You see, if God says you are holy, then how many of you know you are holy? Jeżeli Bóg mówi, że jesteś świętym, to ilu z was zdaje sobie z tego sprawę, że jesteście świętymi? If he says I have made you new, then how many of you know you are new? Jeżeli mówi, że uczynił was nowymi, to ilu z was uświadamia sobie to, że jesteście nowi? And that's all in spirit. A to wszystko dotyczy ducha. In spirit. Ducha. In spirit. W duchu.
I didn't say your soul and your body. Ja nie mówię tutaj o twojej duszy i o twoim ciele. See, I'm called to prepare people in spirit. Dlatego, że zostałam powołana do tego, żeby przygotować ludzi w duchu. And a part of that preparation is that we would just in the core element of our identity truly that we would know ourselves after the spirit. I częścią tego przygotowania jest to, żebyśmy wewnątrz nas, głęboko w nas wiedzieli, że jesteśmy przygotowywani w duchu. Że jesteśmy częścią ducha. If we do not relate to ourselves as who we really are. Jeżeli nie będziemy traktować siebie takimi, jakimi naprawdę jesteśmy, we cannot relate to the world that we are sent to. To nie będziemy potrafili traktować świata, do którego zostaliśmy posłani, tak jak powinniśmy. That's why many Christians are in private sin up to their eyeballs. That's why many Christians are in sin privately. Dlatego wielu chrześcijan gdzieś tam w takich miejscach ukrytych głęboko uważa się jest grzesznikami. And when God gives me the privilege of being able to speak and work with people, I'm always speaking to their private reality, not their public image. I kiedy Bóg posyła mnie do ludzi, to zawsze rozprawiam się z ich osobistą rzeczywistością, a nie z tym obrazem, który widzę na zewnątrz. So how many, I'm sure none of y'all are having this issue. Ja jestem pewna, że tutaj nie ma takich osób, które mają z tym problem. But maybe you have a friend. Ale może ktoś ma znajomego, który ma z tym problem. You know how when on Facebook they'll ask a question and then they say, I'm just asking for a friend. I'm just asking for my friend. Czasami tak jak na Facebooku, ktoś rzuca pytanie i tak naprawdę prosi o jakiegoś przyjaciela, o odpowiedź. Yeah, you see, we've got the public thing down. We know how to function in public. Widzicie, my potrafimy funkcjonować publicznie. It's the private place that God is coming for. Ale to miejsce ukryte. W tym miejscu dopiero pojawia się Bóg. He's speaking to us in spirit. On przemawia do naszego ducha. To begin to deal with what's really happening in private. I zaczyna rozprawiać się z tym, co się w nas dzieje na osobności. Because whoever has you in private is who really has you. Dlatego, że dopiero w tym miejscu odosobnienia jesteś prawdziwy ty. And if we're going to move with God and move into our future, it's got to be our Father who really has us in private. I jeżeli mamy wejść w naszą przyszłość, jeżeli mamy zrobić krok do przodu, to musimy spotkać się z naszym Ojcem w odosobnieniu. So we can all dress up and look nice. Y'all look like nice people. Y'all look nice. Więc możemy się naprawdę przebierać, możemy się fajnie ubierać. Wy fajnie wyglądacie dzisiaj. Y'all nicely dressed. Ładne ubrania macie. Everybody says hello. Wszyscy mówią cześć, witaj. But that's not going to crush the enemy. Ale to nie zmiażdży wroga. That is not going to crush. But I'm going to tell you what, if you crush him in private, he will move out of your way in public. Ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli zmiażdżysz wroga na osobności, to tutaj, w tych miejscu publicznym, on się usunie. God is looking for those who will really let him come and deal with us in the deepest, most private places of our life. Bóg szuka ludzi, którzy pozwolą mu rozprawić się z tymi najgłębszymi miejscami w naszym życiu na osobności. So he dealt with Peter. He began to speak to Peter about his prejudices within his heart. Więc Bóg zaczął mówić do Piotra o tych wszystkich uprzedzeniach, które były w jego sercu. Because when God is preparing a people, he speaks to them about who they really are. You call holy what I call holy. Dlatego, że kiedy Bóg przygotowuje ludzi, to mówi im o tym, kim naprawdę są. Jeżeli ja mówię, że jesteś święty, to znaczy, że tak jest, że jesteś święty. And though I could address many things and give many examples, I want to speak to you. Do you call yourself holy as he calls you holy? I mogłabym mówić o wielu różnych kwestiach i o wielu różnych przykładach, ale dzisiaj chcę wam zadać pytanie, czy wy nazywacie siebie świętymi tak jak Pan Bóg, tak jak ja was nazywam świętymi? The only hope of my soul and body having any restoration whatsoever is the unbelievable fiery purity of my spirit man. Could you split that into two? Yes, the only hope for my soul and body. Jedyną nadzieją dla mojej duszy i ciała is if the fiery purity that's in my spirit jest to, że ta ognista czystość, która jest w moim duchu, can break out
in my soul and body. Może przebić się do mojej duszy i do mojego ciała. You see, I allow Holy Spirit to rule me. Ja pozwalam, żeby Duch Święty rządził mną. And then I rule my soul and body. A potem ja rządzę moją duszą i moim ciałem. David would say, "Bless the Lord, O my soul." Dawid mówił, błogosław moja duszo Pana. And basically what he was saying is, soul, get over here, we're about to bless God. I tak naprawdę przez to chciał powiedzieć, duszo, usuń się stąd, dlatego że będziemy teraz błogosławić Pana. How many of y'all like me have let your soul lead you around, or your body lead you around to places that you wish later you hadn't? How many of you have ever let your soul and body lead you places? Ilu z was kiedykolwiek pozwoliło, żeby wasza dusza poprowadziła was do miejsc, that later on you wished you hadn't? Thank you, sir. Do miejsc, których pragnęliście potem. Thank you. Right? Are y'all with me? Rozumiecie, o czym mówię? But yet I'm spirit. Ale jestem duchem. And I've been made one with Holy Spirit. I zostałam uczyniona jedno z Duchem Świętym. So when he begins to speak to you, he lowers the sheet in front of you and he speaks to you about things going on in you. I kiedy on do ciebie zaczyna przemawiać, to opuszcza prześcieradło, opuszcza to płótno i pokazuje ci rzeczy, o których chce do ciebie mówić. So I would ask you, what is in your sheet? I dzisiaj zadam wam pytanie, co leży na twoim płótnie? What is God speaking to you about within you? O czym mówi do ciebie Bóg wewnątrz ciebie? So let us progress into the book of Acts. Idziemy dalej do Księgi Dziejów Apostolskich. So supernatural communications are not for your entertainment, but to prepare you for your assignment. Więc jeszcze raz powtórzę, ponadnaturalna komunikacja nie jest dla twojej zabawy, ale jest potrzebna do wykonania zadania, które stoi przed tobą. So let's go a little deeper into this. When the kingdom of God is able to expand in you, then the kingdom of God begins to expand through you in ways that maybe you never knew before. Jeżeli Królestwo Boże może być poszerzone w tobie, to oznacza, że Królestwo Boże może być poszerzone też na zewnątrz, wokół ciebie, w sposób, o jakim wcześniej nie myślałeś. So Peter eventually obeys the Holy Spirit and he does go. Więc Piotr w końcu okazuje posłuszeństwo Duchowi Świętemu i idzie. And then in verse 15 in Acts 11 it says the Holy Spirit fell on all of them. I później w 15 wersecie czytamy, że Duch Święty spoczął na nich wszystkich. And Holy Spirit began to put Peter in remembrance of the words that Jesus had spoken that this would happen. I wtedy Duch Święty zaczął też przypominać Piotrowi o tych słowach, które wypowiedział wcześniej Jezus. And so now the Holy Spirit is wanting to bring expansion to get beyond Peter, to get beyond just what he's doing in them personally. I teraz Duch Święty próbuje rozciągnąć Piotra, żeby mógł zrobić coś więcej niż tylko to, co robił do tej pory. It says in verse 19 that the presence of the Lord was with them with power. I czytamy w wersecie 19, że Boża obecność była z nimi w mocy. Remember, he lives in you. If he's going to move powerfully, he has to be able to get out of you. Pamiętacie, on mieszka w tobie. Jeżeli mamy żyć w mocy, to on musi wyjść z ciebie. Now how many of you know we can't do that for ourselves? Ilu z was zdaje sobie z tego sprawę, że sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić? We're not self-made people. Nie zostaliśmy uczynieni sami przez siebie. We're Holy Spirit made people. Jesteśmy ludźmi uczynionymi przez Ducha Świętego. So remember, if you're tired and frustrated, that's okay. Jeżeli czujesz się zmęczony i sfrustrowany, to w porządku. You're about to come to the end of you trying to accomplish all this. To oznacza, że dochodzisz do miejsca, w którym przestaniesz sam próbować robić pewne rzeczy. Because when we begin as the sons of God, we begin to lean into the person of Holy Spirit. Dlatego, he is able to ignite us. Dlatego, że wtedy, kiedy zaczynamy sorry, could you repeat the beginning? I'm yes, sorry. So that okay. All right. That Holy Spirit is as when we as the sons of God. Kiedy my jako synowie Boży lean into the Holy Spirit. Zaczynamy polegać na Duchu Świętym. He is able to ignite the life within us. On jest w stanie rozpalić życie w nas. And only then are we able to actually live as who we are. I dopiero wtedy jesteśmy w stanie żyć
takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. And we see this happening in our brothers, our brethren in the early church. I widzimy, jak to miało miejsce we wczesnym kościele. You see, the presence of the Lord was with them with power. Widzicie, Boża obecność była z nimi w mocy. He'd found a way through them. On znalazł drogę przez nich. Because of how they let him speak to them and deal with them. Dlatego, że oni pozwolili mu do siebie mówić i rozprawiać się. It says then a great number learned to believe in the Lord and surrendered themselves to him. I czytamy później, że była wielka rzesza tych, którzy uwierzyli Panu i poddali się jemu. People were being added to the Lord. Ludzie byli dodawani, przydawani do kościoła. Not just to the church. Nie tylko do kościoła, przepraszam, do Pana. To the Lord. Ale do Pana. Because if we're not careful, people start joining our organization. Dlatego, że jeżeli nie będziemy ostrożni, to ludzie zaczną dołączać się do naszej organizacji. If they get joined to the Lord, ale jeżeli dołączą się do Pana, then the church begins to operate. To wtedy dopiero Kościół zaczyna działać. But one of the things I want to point out to you is that also here in the book of Acts is such a powerful supernatural communication. Jedną z rzeczy, na które chciałabym zwrócić waszą uwagę, jest to, że tutaj mamy do czynienia z tą ponadnaturalną komunikacją. When Stephen was being stoned, kiedy kamienowano Szczepana and persecuted. I kiedy był prześladowany. So now have you decided to really be a kingdom church? Czy już zdecydowaliście, że będziecie kościołem królestwa? Okay, so I'm here to get you ready. Więc ja jestem tutaj po to, żeby was na to przygotować. I feel the excitement levels going down. Ja czuję, że ten poziom podekscytowania opada. But the invigoration of the Holy Spirit could be on the rise. Ale wierzę, że to podniecenie Ducha Świętego podnosi się. How many of you know man-made excitement is not going to build the church? Ilu z was wie, że ekscytacja, która pochodzi od człowieka, nie zbuduje kościoła? But Holy Spirit invigoration will literally catapult you. Ale ta ekscytacja pochodząca od Ducha Świętego po prostu wysadzi was w powietrze. And here we have Stephen. I tutaj czytamy o Szczepanie. And he has been speaking the word, advancing the kingdom. I on wypowiadał słowa, poszerzał królestwo. And they don't like it. I im się to nie podobało. How many of you know everybody's not going to be happy to see you? Ilu z was zdaje sobie sprawę, że nie da się wszystkich uszczęśliwić? I'm say again. How many of you know everybody's not going to be happy to see you? Ilu z was wie, że nie każdy będzie się cieszył na wasz widok? And Holy Spirit gets you ready for what's really coming. I Duch Święty przygotowuje was na to, co przychodzi. He gets you ready for what's really coming. On was przygotowuje na to, co tak naprawdę ma przyjść. And Stephen had been made ready. I Szczepan został na to też przygotowany. And so Stephen has been communicating the gospel. Więc Szczepan przekazywał Ewangelię. And they decide that they don't like it. I oni stwierdzili, że im się to nie bardzo podoba. And so they're stoning him. Więc zdecydowali się go ukamienować. And there is supernatural communication between Stephen and Jesus. Ale pomiędzy Szczepanem i Jezusem była ponadnaturalna komunikacja. It says that Stephen looked into heaven. Czytamy o tym, że Szczepan spojrzał w niebo. And Jesus was standing. I zobaczył Jezusa, który tam stał. He saw him. Zobaczył go. Jesus was standing in heaven. Jezus stał w niebie. I consider that supernatural communication. Ja myślę, że to była ponadnaturalna komunikacja. Now I've asked myself, why would Jesus be standing when he sees one of his brethren, one of the sons, being stoned and persecuted? Ja sobie zadawałam pytanie, dlaczego Jezus stał w niebie i patrzył, jak Szczepan jest kamienowany? This is my belief. You can take it or leave it. It's not the word. Ja myślę, to nie jest ze Słowa Bożego. Możecie w to uwierzyć lub nie, ale ja osobiście uważam. Because I believe that it is the heart of God to see his life in the earth. Ponieważ Bożym pragnieniem jest to, żeby widzieć jego życie na ziemi. Through sons who count it a privilege to share in the power of his resurrection. Synowie, którzy
uznali to za przywilej, żeby mieć udział w jego zmartwychwstaniu and in the fellowship of his sufferings. I w społeczności jego cierpienia. They count it a privilege. Uznali to za przywilej. I think Jesus stood. Ja myślę, że dlatego Jezus stał. Because he saw his own life being lived in the earth. Ponieważ widział jego życie, jak jego życie manifestuje się na ziemi. Does anybody remember what Stephen actually said? Pamiętacie, co Szczepan na to powiedział? Do not hold this against them. Nie policz im tego, Panie. Now, how many of y'all know we're not going to be naturally doing stuff like that? Ilu z was wie, że w sposób naturalny nie będziemy w stanie tego zrobić? See, I think you're closer to a work of God when you realize I don't think I can do that. Więc myślę, że przybliżamy się do Bożego działania wtedy, kiedy uświadamiamy sobie i mówimy: nie, Panie, ja nie jestem w stanie tego sam zrobić. Like Nancy, I don't think if that was happening to me, I don't think I would be saying, Father, forgive them. Tak jakbyśmy mówili, nie wiem, Nancy, gdyby to się przytrafiło mi, to ja nie wiem, czy ja bym był czy była w stanie powiedzieć: Panie, nie policz im tego. And what I would say to you is, come on now, you're almost there. Because you're coming to the end of you thinking that somehow you are going to be able to just accomplish that. I to jest bardzo dobre miejsce, ja bym powiedziała, podejść bliżej, dlatego że to jest miejsce, w którym dochodzisz do końca samego siebie i zdajesz sobie sprawę, że sam nie jesteś w stanie niczego zrobić. Are you with me? Rozumiecie, o czym mówię? No, of course we can't live like that all by ourselves. Oczywiście, nie jesteśmy w stanie sami żyć takim życiem. That's why the whole plan of God was to put His life within you. Dlatego Bożym planem było włożenie jego życia w nas. That becomes your life. I to jego życie staje się twoim życiem. We're not self-improving flesh. I nie jesteśmy już ciałem, które próbuje się samo doskonalić. We're actually allowing the very life of Christ himself to be developed in us. Ale pozwalamy, aby życie samego Chrystusa przejawiało się przez nas. Which obviously Stephen had been in Czego oczywiście Szczepan doświadczał na osobności. And in that moment, i w tamtym momencie he said the same thing, on wypowiedział to samo, that Jesus said. Co Jezus powiedział. And I believe Jesus stood, i ja wierzę, że Jezus stał, because he saw his life being expressed in the earth. Ponieważ widział, że jego życie znalazło swoje odzwierciedlenie na ziemi. And you know, this supernatural communication that was going on between Stephen and Jesus. I ta ponadnaturalna komunikacja, która miała miejsce pomiędzy Szczepanem a Jezusem, brought deep expansion to the kingdom. Przyniosła ogromne poszerzenie królestwa. In two ways. Na dwa sposoby. It says that then the church scattered. Czytamy, they were dispersed. Czytamy o tym, że kościół potem został rozproszony. Not because they were offended. Nie dlatego, że zostali obrażeni w jakiś sposób. It says they scattered Conrad to preach the gospel. Ale jest napisane, Konrad, że zostali rozproszeni po to, żeby głosić Ewangelię. How many of you know that oftentimes when something happens to us or to someone within the fellowship? Ilu z was zdaje sobie sprawę z tego, że kiedy dzieje się coś nam albo komuś w społeczności? We're tempted to scatter into confusion. My często uciekamy się do jakiegoś zamieszania. We're tempted to scatter into being offended with God. Anybody? Często obrażamy się na Pana Boga. Są tutaj tacy ludzie? Come on, just act like this is a family meeting, okay? Just po prostu potraktujcie to dzisiejsze spotkanie jak spotkanie rodzinne. Right? Come on. You know the temptation is there. You're like, God, we love you, we serve you. How could this be happening to us? I często mamy taką pokusę i mówimy: Panie Boże, my Ciebie kochamy, my Tobie służymy, ale dlaczego takie rzeczy dzieją się nam? Anybody? Są tutaj tacy? What they did was they scattered to keep preaching the kingdom of God. A to, co oni zrobili, to oni się rozproszyli po to, żeby głosić Boże Królestwo. So how many of you know we need supernatural communications to prepare us for our assignment. Ilu z was już wie, że potrzebujemy ponadnaturalnej komunikacji po to, żebyśmy byli przygotowani na to zadanie, które stoi przed nami. Whatever that may be. Czymkolwiek to zadanie jest. How many of you know you're probably not going to be stoned for
your faith. How many of you know? Probably not. Ilu z was wie, że prawdopodobnie nie zostaniecie ukamienowani za wiarę. I'm not trying to get you to sign up for stoning, okay? Ja tu was nie próbuję zapisać na listę chcących być ukamienowanymi. Man, y'all are like, wow, thank God. Możecie powiedzieć dzięki Bogu. Right? But I am trying to get you to sign up for your future and whatever it means. Ale chcę was zapisać dzisiaj na waszą przyszłość. The sons of God cannot be confused about God. Boży synowie nie mogą mieć zamieszania w stosunku do Boga. Nie możemy mieć w środku jakiejś kontrowersji odnośnie Boga. I jedyną nadzieją na to, żeby nie mieć tych kontrowersji w stosunku do Boga, jest życie Jezusa w nas. There is only one son who is not been confused about God's goodness. Jest tylko jeden syn, który nigdy nie miał niepewności i zamieszania odnośnie Bożej dobroci. There's only one son. Jest tylko jeden syn, who could live the way we're called to live. Który mógł żyć w taki sposób, do jakiego my zostaliśmy powołani. And Holy Spirit has arranged to put that same exact life inside of you and me. I Duch Święty sprawił, że to samo życie zostało złożone w tobie i we mnie. My only hope of loyalty to the Lord in the future. Moją jedyną nadzieją na pozostanie lojalną w stosunku do Boga w przyszłości is that I share in the loyalty of Jesus. Jest to, że dzielę tę lojalność z Jezusem. That's why I'm praying for all your human loyalty to come to an end. Dlatego modlę się, żeby wasza ludzka lojalność się skończyła. Okay. Huh? Human loyalty born out of self. Ludzka lojalność, która pochodzi z was samych. Eventually thinks it's more loyal to God than God is loyal to it. Dochodzi do takiego miejsca, w którym myśli, ja jestem bardziej lojalna w stosunku do Boga niż Bóg do mnie. I've served you all these years, Lord, and I can't believe you'd let this happen to me. Ja ci tyle lat służę, Panie Boże, a nie mogę uwierzyć, że coś takiego mogło się mnie przytrafić. Yay, Nancy, great preaching. Tak, Nancy, wspaniałe kazanie. Anybody? Tak? It actually believes, self actually believes it's more faithful than God. To ja w nas wierzy, że my jesteśmy bardziej wierni Bogu niż Bóg nam. And eventually when enough pressure comes and I'm prophesying to you there's pressure coming. I kiedy przychodzi presja, a przychodzi, o tym chcę do was prorokować, bo przyjdzie na was presja. No, I did not say prosperity. I said pressure. Ja nie powiedziałam ojku, zabrakło mi słowa. Nie błogosławieństwo i sukces. Zaraz mi się przypomni może słowo. Now I love prosperity. You know what I'm saying? I love it. Powodzenie. Nie mówię o powodzeniu. Ja lubię powodzenie. Absolutnie tak. Okay. I'm telling you, pressure is coming. Ale przychodzi presja. And we have to be those who know the only life that can handle that kind of pressure is the life of Christ. I musimy zdawać sobie sprawę, że jedyne życie, które jest w stanie rozprawić się z tą presją, to jest życie Chrystusa w nas. And what we see in Stephen. I to, co widzimy w Szczepanie. What we see in our brethren in the scripture. To, co widzimy w naszych braciach w słowie. Is people that had supernatural communications with God. To widzimy, że ci wszyscy ludzie mieli ponadnaturalną komunikację z Bogiem. And they allowed him to develop their new life. I pozwolili, żeby Bóg rozwinął to nowe życie w nich. Not their nice life. Nie ich fajne, miłe, przyjemne życie. Their new life. Ale nowe. You see, życie. We are those who do not have a changed life. Widzicie, my jesteśmy tymi, którzy nie mają przemienionego życia. We have an exchanged life. My mamy wymienione życie. Did you know that sinners can change from being good to bad? Widzicie, grzesznicy mogą się zmienić z bycia złymi na bycia dobrym i odwrotnie. Have you noticed this? Zauważyliście to? People that don't even know Jesus can go from being negative to positive. Nawet ludzie, którzy nie znają Jezusa, mogą być najpierw negatywni, a później mogą być pozytywni. Have any of y'all ever noticed sometimes that sinners behave better than Christians? Czy ktoś kiedykolwiek zauważył, że grzesznicy często zachowują się lepiej niż chrześcijanie? And sometimes you're like, God,
golly, they look like they're doing better than I am. I czasami my patrzymy na nich i myślimy sobie, no oni chyba lepiej żyją niż ja. It must just be me. It's probably just me. Ale chyba tylko ja coś takiego zauważyłam. Oh, they're just improving and so positive and so motivated. Oni po prostu są bardziej doskonali cały czas, są bardziej zmotywowani, bardziej pozytywni. And you feel like a worm. You know, you're just like, oh my God, I'm never gonna make it. A ty czujesz się taki znużony, mówisz, nie, chyba Boże, ja nigdy do tego miejsca nie dojdę. See, we don't have a changed life. Widzicie, my nie mamy zmienionego życia. We have an exchanged life. Ale mamy wymienione życie. I got a whole new life when I was born again. Ja kiedy narodziłam się na nowo, otrzymałam całkowicie nowe życie. The life of Jesus. Życie Jezusa. So I can live as a son. Więc mogę żyć jako syn. Because I have the life of the son. Dlatego że we mnie jest życie syna. And then if I let him actually mature that life inside of me. I kiedy pozwolę, żeby to jego życie dojrzało we mnie, the life begins to express itself. To życie będzie się wyrażało przeze mnie. Are y'all with me? Rozumiecie, o czym mówię? Now watch this expansion that came as Stephen was being persecuted. Zwróćcie uwagę na to poszerzenie, które nastąpiło w momencie, kiedy Szczepan był prześladowany. There was this one guy in the crowd. Był pewien człowiek w tłumie. His name was Saul. Nazywał się Saul. He was in the crowd while they were stoning Stephen. On był w tłumie tych, którzy kamienowali Szczepana. And he witnessed what was happening with Stephen. I on był świadkiem tego, co się wydarzyło ze Szczepanem. And here Stephen is, stones are coming to him. I widzimy Szczepana, lecą na niego kamienie. Stephen looks to heaven and he sees Jesus standing. Szczepan patrzy w niebo, widzi Jezusa stojącego. Must have been powerful supernatural communication. I następuje ta ponadnaturalna komunikacja. And Stephen says, "Do not hold this against them." A Szczepan mówi, nie policz im tego. And who is in the crowd? A kto jest w tłumie? Saul. Saul. Other parts of the book of Acts tell us that while others were persecuting Stephen and throwing stones. W innych częściach Dziejów Apostolskich czytamy, że inni również prześladowali Szczepana, rzucali w niego kamieniami. That other people were bringing their coats and garments and laying them at the feet of Saul. I inni przynosili ubrania, płaszcze i rzucali je u stóp Saula. In some places it says that Saul was holding their coats. I w innych miejscach, w innych tłumaczeniach czytamy, że Paweł trzymał ich płaszcze. Now why would you want to hold someone's coats? Why would people want to take off their coats while they're stoning somebody? Po co mieliby zrzucać swoje ubrania w momencie, w którym kamienują kogoś? Anybody in here ever, you know, been a baseball player or soccer player? Czy ktoś tutaj gra w baseball albo w piłkę nożną? And you wear your warm-up clothes that you have on? I te ubrania sportowe, które masz na sobie. But when it comes time to play the game, what do? Przepraszam, kiedy masz na sobie ciepłe ubrania, ale kiedy przychodzi do gry, to co robisz z tymi ubraniami? You take those pants off. Zdejmujesz spodnie. You take your jacket off. Zdejmujesz kurtkę. Huh? Why? Po co? Somebody help me. Niech mi ktoś pomoże. Sorry, I can't hear them. Somebody, come on. Niech mi ktoś pomoże. In order not to be wet. Hot. Okay, not to be hot. Żeby się nie zgrzać. Okay, so if I was a baseball player and I was going to be throwing. Jeżeli ja bym była graczem w baseball i miałabym rzucić piłką, I take off my coat, to zdjęłabym płaszcz, so I can throw better, żeby dalej rzucić. This is who Saul was. I właśnie takim był Saul. He's like, hey, Ryan, let me have that coat for you so you can throw that stone a little harder. On mówił, podchodził do ludzi i mówił, dajcie mi ten, daj mi ten płaszcz, żebyś mógł lepiej rzucić. Nie możesz być w jakikolwiek sposób ograniczony, kiedy będziesz rzucał tym kamieniem. Are y'all getting the picture?
Widzicie cały obraz? This is one guy in the crowd. Jedna osoba w tłumie. Who heard, overheard supernatural communication. Jedna osoba, która podsłuchiwała i usłyszała tą ponadnaturalną komunikację. And later on, the apostle Paul. I potem apostoł Paweł, who was Saul, który wcześniej był Saulem. He recounts that and says, you know, I overheard this. I on mówi o tym i mówi, usłyszałem to. So do you believe that the supernatural communication between Stephen and the Lord? Czy wierzycie, że ta ponadnaturalna komunikacja pomiędzy Szczepanem a Panem brought expansion to the kingdom? Przyniosła poszerzenie królestwa? Through the apostle Paul. Poprzez apostoła Pawła. Boom. He writes 2/3 of the New Testament. He goes and travels all over expanding the kingdom. Nagle 2/3 Nowego Testamentu zostało napisane przez Pawła. On podróżuje i poszerza królestwo. You see, sometimes we don't understand what's happening to us. Widzicie, czasami my nie rozumiemy tego, co się z nami dzieje. And the communications that we have with the Lord during those difficult times, what it could be doing in somebody else. I nie zdajemy sobie sprawy, że ta komunikacja, którą my mamy pomiędzy nami a Panem, mogłaby tak naprawdę mieć wpływ na to, co się dzieje z kimś innym. But because Stephen was just living his life, ale ze względu na to, że Szczepan po prostu żył swoim życiem, that which he had allowed God to do in him in private had a big public display. I poprzez to, co wcześniej się stało, na osobności, kiedy pozwolił, żeby Boże życie żyło przez niego, to mogło się zamanifestować też w miejscu publicznym. So how many of you know that the sons in the early church were not confused about God's goodness? Ilu z was zdaje sobie sprawę z tego, że synowie wczesnego kościoła nie mieli żadnego zamieszania odnośnie Bożej dobroci? They did not judge God based on the events of their life. Oni nie osądzali Boga w oparciu o wydarzenia z ich życia. You know, as long as things are good, God is good. Nie myśleli sobie, jeżeli wszystko będzie dobrze, to Bóg jest dobry. But when things are bad, I'm not sure. Ale kiedy coś się potoczy źle, to nie jestem pewna, czy Bóg jest dobry. Do you understand the depth of our intimacy with him? We have to know him. Widzicie, w tej głębokości intymności z nim, my musimy go poznać. I'm not talking about submitting to stupid, senseless satanic sufferings. Ja nie mówię o poddawaniu się głupim, bez sensu, bez wyczucia demonicznym wpływom. I'm not talking about submitting to everything that comes along. Nie mówię o poddawaniu się wszystkiemu, co się pojawia na naszej drodze. I'm talking about knowing him in such a way that nothing that is happening changes the God that I know. Ale mówię o takim poznaniu Boga, które sprawia, że cokolwiek się dzieje na naszej drodze, cokolwiek się dzieje w naszym życiu, nie zmienia naszego obrazu Boga. That takes private, supernatural communications. Ale do tego jest potrzebna ponadnaturalna komunikacja na osobności. And God is getting you ready. I Bóg was przygotowuje. For your future. Przygotowuje was na waszą przyszłość. So I asked you, what is in your sheet? Dlatego zadałam wam pytanie, co leży na twoim płótnie? I ask you now, what do you do when persecutions strike? A teraz chcę ci zadać kolejne pytanie. Co zrobisz, kiedy przyjdzie prześladowanie? Do you run into confusion or deeper into your calling? Czy uciekniesz się do zamieszania, czy wejdziesz w głębie swojego powołania? That's not to guilt you or condemn you. Nie mówię tego po to, żeby was potępić albo wzbudzić w was poczucie winy. I want to provoke you deeper with him, your dependency. Ale chcę upon was him. Sprowokować do głębszej relacji z nim i do zależności od niego. Nobody's going to be naturally loyal and passionate about God. Nikt nie jest w sposób naturalny, nikt nie ma w sposób naturalny pasji dla Boga. The only passion I have for God is because I share in the passion of Jesus. Jedyna ta pasja, która jest we mnie, jest tylko dlatego, że ja dzielę ją z Jezusem. Remember, we have an exchanged life. Pamiętajcie o tym, że nasze życie zostało wymienione. I'm not trying to be passionate. I ja nie próbuję mieć pasji.
I am passionate. Ja jestem pasją. I share in his passion. Ja dzielę tą pasję z nim. That's why you don't have to be condemned if you're not passionate about God. I dzisiaj nie musisz mieć poczucia winy, jeżeli nie masz tej pasji. I'm just glad you know it. Cieszę się, że masz świadomość, że nie masz tej pasji. Now we just need to keep moving so that Holy Spirit can transition us into the shared passion of Jesus. Dlatego teraz musimy po prostu iść dalej po to, żeby Duch Święty mógł nas przenieść do tego miejsca pasji, którą będziemy dzielić w Jezusie. See, people would say to me, Nancy, I don't think I love God. Widzicie, ludzie przychodzili często do mnie i mówili, Nancy, ja chyba nie kocham Boga. And I say, you're right. Ja mówię, no masz rację. I'm helping somebody, I hope. Mam nadzieję, że dla kogoś jest to pomocne. That's right. Dobrze. I'm not a lover of God all by myself. Ja sama z siebie też nie kocham Boga. If you take pride in how, you know, you're such a lover of God. Jeżeli chełpisz się tym, że tak mocno kochasz Boga. Huh? I didn't make myself a lover of God. Ja nie sprawiłam, że ja kocham Boga. You see, actually, the more frustrated you're getting because you're thinking, I don't know if I love him. I kiedy zaczynasz sobie zadawać pytanie, tak naprawdę nie wiem, czy ja go kocham, to czujesz o wiele większą frustrację. I would submit to you that that's a part of Holy Spirit getting you ready for new depths of Christ as your life. Ale myślę, zasugerowałabym wam, że to Duch Święty was wtedy przygotowuje i chce was wprowadzić do nowej głębi w Chrystusie. Does that make any sense? Czy rozumiecie, o czym mówię? You see? Because what's going to happen is then you're going to feel badly and you're going to start trying harder. Dlatego, że kiedy czujesz się gorzej, zaczynasz mocniej próbować, bardziej próbować. No, I have to trust more in his life. A tak naprawdę musimy bardziej ufać temu życiu, które jest w nas. That's why he gave me his life. Po to właśnie dał mi swoje życie. So that I could live as a son. Po to, żebym mogła żyć jak syn. Not try to be, nie próbując być jakimś, to receive from him. Ale otrzymując od Niego, przyjmując od Niego. And the last one that I want to share, i ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, is that all throughout the book of Acts, jest to, że przez całą Księgę Dziejów Apostolskich, a part of the supernatural communications, oprócz tej ponadnaturalnej komunikacji, was when Paul was discipling people. Czytamy też o prowadzeniu ludzi w uczniostwie przez Pawła. Most people, when they think of the book of Acts, they think of all of the fast fire of God, the boom, poof, poof. Większość z nas, kiedy słyszy o Księdze Dziejów Apostolskich, zaraz ma na myśli te wszystkie ognie, czy ten ogień, który cały czas się pojawiał nad ludźmi. And that's obviously in the book of Acts. Yes, i oczywiście o tym czytamy w Księdze Dziejów. Would you agree there was a lot of fire falling from heaven and a lot of powerful things happening? Tam spadło z nieba bardzo dużo ognia i wiele takich potężnych rzeczy się wydarzyło. Y'all like that part? Like that part. Lubicie ten fragment? Yeah. But there's also a lot of slow burn of discipleship in the book of Acts. Ale jest również w Księdze Dziejów Apostolskich takie powolne rozpalanie uczniostwa. We need the fast burn of revival. Potrzebujemy takich wybuchów przebudzenia. And the slow burn of discipleship. I potrzebujemy powolnego rozniecania uczniostwa. Many times in the book of Acts it says Paul would stay somewhere for 2 days or 3 months and he was discipling and preaching the kingdom of God and teaching. Wiele razy czytamy w Księdze Dziejów, że Paweł zatrzymywał się u kogoś na 2 dni, na 3 miesiące i prowadził tych ludzi w uczniostwie, nauczał ich. The fivefold ministry gifts, you see them all throughout the book of Acts. W Księdze Dziejów Apostolskich widzimy cały obraz pięciorakiej służby. If you just read Acts 11, you will see the apostolic and the prophetic. W 11 rozdziale widzimy służbę apostolską, służbę proroczą. And the prophetic was when Agabus came and said, there is going to be a famine. I ta prorocza służba objawiła się w tym w momencie, kiedy przyszedł Agabus i powiedział, nastanie głód.
He got them ready for what was actually coming. I przygotował ich w ten sposób na to, co miało nadejść. And he said, because there's going to be a famine, we need to receive an offering. I powiedział, ponieważ nastanie ten głód, musimy zebrać ofiarę. Do you see, the true prophetic gets people ready for what's really happening. Dlatego, że prawdziwa służba prorocza przygotowuje ludzi na to, co ma nadejść. The apostolic builds them and builds the church. Służba apostolska buduje kościół. It's pioneering and it opens up new territory. Jest służbą pionierską i otwiera kościół na nowe terytoria. And the evangelist is bringing in all kinds of people. Ewangelista czy służba ewangeliczna przyprowadza nowych ludzi. Pastors are shepherding the flock and teachers are teaching of the kingdom of God. Pastorzy są pasterzami dla owiec, dla stada, a nauczyciele nauczają. Because we have to build and get ready. Dlatego, że musimy budować i musimy się przygotowywać. But because a part of my contribution, if you will, to the kingdom is to disciple. Moją częścią, czy moim wkładem w królestwo jest prowadzenie w uczniostwie ludzi. I think it's a huge missing link within the development of the church. I ja myślę, że to jest to, czego brakuje w rozwoju kościoła najbardziej. It's a huge part of what God wants to do to be able to truly mature your real life. I to jest naprawdę duża część takiego przygotowania was do dojrzałości w Chrystusie. And so we need the fast fire of the Holy Spirit. I dlatego potrzebujemy takich wybuchów ognia Ducha Świętego. And we need the slow fire of the Holy Spirit. I potrzebujemy powolnego rozniecenia ognia Ducha Świętego. Amen. Amen. We need all that he is. Potrzebujemy wszystkiego, czym on jest i kim on jest. Dlatego, że przed wami stoi przyszłość. I on was na tą przyszłość przygotowuje. Na osobności. So the last verses of the book of Acts. I ostatnie wersety Dziejów Apostolskich. Says that the apostle Paul rented an apartment for 2 years. Czytamy w nich o tym, że apostoł Paweł wynajął sobie mieszkanie na 2 lata. He stayed among the people. I pozostał pomiędzy ludźmi. They came to visit him. Oni przychodzili i odwiedzali go. And that he taught them. A on ich nauczał about their life. O ich życiu. And he preached the kingdom. I głosił królestwo. And so being among people, bycie, where you can teach and preach, bycie pomiędzy ludźmi, których możesz nauczać i do których możesz głosić, where you can disciple them, i których możesz prowadzić w uczniostwie, and provoke them forward, i których możesz prowokować do pójścia dalej. I believe is a huge part of what God's getting ready to do here. Wierzę, że jest to coś, na co Bóg was przygotowuje. Because I believe he's about to increase the sound of this house. Dlatego, że wierzę, że on wzmocni dźwięk tego domu. And it's God's goodness that increases your greatness. I Boża dobroć sprawia, że twoja wielkość jest większa. His goodness increases your greatness. Jego dobroć sprawia, że twoja wielkość jest większa. Psalm 65:11 says we are crowned with his goodness. W Psalmie 65:11 wersecie czytamy, że jesteśmy ukoronowani jego dobrocią. And a crown has no end. A korona nie ma końca. It surrounds you. Ona ciebie otacza. Everywhere you look, church, you're going to see his goodness. Gdziekolwiek spojrzysz, kościele, będziesz widzieć jego dobroć. You're not going to be confused. I nie będziesz żył w zamieszaniu. You're not going to be in controversy with God. Nie będziesz miał żadnych kontrowersji w stosunku do Boga. You're going to know him. Dlatego, że go poznasz. And you're going to declare he is good. I będziesz ogłaszać, że on jest dobry. And then he's going to be able to increase your greatness. I wtedy on będzie w stanie powiększyć twoją wielkość. Psalm 71:21. Psalm 71:21 werset. And that word greatness, to słowo wielkość, is not the self-ego. To nie jest słowo, które oznacza twoje ego. That word greatness means, to słowo wielkość oznacza, he's about to increase your sound, że on wzmocni twój dźwięk, he's about to increase your influence, poszerzy twój wpływ. He's about to increase your density, your thickness.
On powoduje, że będziesz mieć większą gęstość. He's going to increase your number. I on poszerzy ciebie w liczbach. Increase your depth. Pogłębi ciebie. And increase your magnitude. I poszerzyć, czy całą przestrzeń wokół ciebie poszerzy. You know, a Richter scale measures the magnitude of an earthquake. Widzicie, różne pomiary mierzą, czy różne mierniki mierzą skalę na przykład trzęsień ziemi. So right now, if you were registering 2.9 on the Richter scale. Jak ta skala się nazywa? Zapomniałam. Jak? Richtera. Na skali Richtera, jeżeli... What it tells us? 2.9. Jeżeli widzimy 2.9, He says that I'm going to increase your magnitude, that when this people shows up, the impact goes much higher. Bóg mówi, że da nam o wiele więcej. Kiedy Duch Boży przyjdzie i ludzie to zobaczą, to po prostu wybuchnie. Your greatness. Wasza wielkość. So would you stand, please? Czy moglibyście wstać? I'm not asking you for a response to me. Nie proszę was o to, żebyście odpowiadali mi. Because you're not responding to me. Dlatego, że ja nie potrzebuję waszej odpowiedzi. But I pray that you've heard his voice today. Ale modlę się o to, żebyście usłyszeli dzisiaj jego głos. I pray that there have been supernatural communications between you and him today. Ja modlę się o taką ponadnaturalną komunikację pomiędzy tobą a nim. I pray that you have heard his voice speaking to you. Modlę się o to, żebyście usłyszeli jego głos przemawiający do was. Therefore your response is to him. Dlatego też ta odpowiedź powinna być w stosunku do Niego. So let me pray over you. Więc pozwólcie, że się pomodlę. Now, Father, I thank you for your sons. Ojcze, ja dziękuję Ci za Twoich synów. I thank you, Father, that you are pitching the tent of your presence over them. Ja dziękuję Ci za to, że rozbijasz namiot swojej obecności tutaj nad nimi. I thank you that the tent of your intimacy with them is increasing even now. Ja dziękuję Ci za to, że ten namiot intymności z Tobą teraz jest poszerzany. I thank you that their capacity to hear you. Ja dziękuję Ci za to, że ich zdolność usłyszenia Ciebie is increasing. Jest teraz poszerzana. I thank you, Father, that you are doing something for them and in them they were never meant to do for themselves. Dziękuję Ci za to, że robisz coś w nich i przez nich, coś, do czego nie zostali, czego nie są w stanie wykonać sami. I thank you, Father, this is not a church of entertainment. Ja dziękuję Ci za to, że to nie jest kościół rozrywki. This is a church of kingdom expansion. Ale jest to kościół poszerzającego królestwa. I thank you, Father, that they are counting the cost and they count you worthy, Father. Ja dziękuję Ci za to, że oni uznali Ciebie za godnego. I thank you, Father, that they are going to call holy what you call holy. Dziękuję Ci za to, że będą nazywać świętym to, co Ty nazywasz świętym. I thank you that they're going to call clean what you call clean. Dziękuję Ci za to, że będą nazywać czystym to, co Ty nazywasz czystym. I thank you that by the power of the cross that you're going to put all things in right order within them. I dziękuję Ci za to, że poprzez moc krzyża Ty ułożysz w porządku wszystko to, co musi być ułożone w porządku. And as they come more and more to bring themselves under the rule of Holy Spirit. I kiedy oni będą coraz bardziej poddawać się pod panowanie Ducha Świętego, that they will be those who rule their soul and body. Modlę się, żeby stali się tymi, którzy rządzą swoją duszą i swoim ciałem. And I thank you that the kingdom will move unhindered within them. I modlę się o to, żeby Królestwo Boże poruszało się bez żadnych przeszkód w nich. And I thank you, Father, that within your sons here in Legnica. I dziękuję Ci za to, że w Twoich synach tutaj w Legnicy. I thank you, Father, that you are going to be able to move unhindered through them. Dziękuję Ci za to, że Ty również będziesz się mógł poruszać w nich bez żadnych przeszkód. I thank you, Father, that you are going to be able to be the God that you are through them. Dziękuję Ci za to, że Ty będziesz Bogiem, którym chcesz być w nich. I thank you, Father, that they are going to be able to say. I dziękuję Ci za to, że będą mogli powiedzieć. If you've seen me, you've seen my Father. Jeżeli widząc mnie, widzisz Ojca. So I thank you, Jesus, you're the first of many brethren. Dziękuję
Dziękuję Ci, Jezus, że jesteś pierwszym z wielu braci. I thank you that there's an igniting of the fast fire and the slow fire of Holy Spirit in this place. Dziękuję Ci za to, że teraz będziemy mogli obserwować to wybuchy szybkiego ognia i powolne rozniecanie ognia Ducha Świętego. And that they shall be prepared for the future that you have written over them. I dziękuję Ci za to, że będą przygotowani na przyszłość, którą dla nich zaplanowałeś. I thank you that your fire will make them finishers, Father, of their race. Dziękuję Ci, Boże, że ten ogień sprawi, że oni dokończą bieg. And I thank you, Father, that you love them. I dziękuję Ci, Ojcze, że ich kochasz. And that you've come for them. I przyszedłeś po nich. And I thank you they bear the mark of Jesus upon them. I dziękuję Ci za to, że oni noszą na sobie znamie Jezusa. I trust you to protect them and to guard them. Modlę się, żebyś ich chronił i żebyś ich strzegł. I thank you, Father, that you're calling them into the private, secret place with you. I dziękuję Ci za to, że powołujesz ich do takiego odosobnionego miejsca z Tobą. And that out of that place, out of that tent of intimacy will come fireworks, Father. I właśnie z tego miejsca, z tego miejsca intymności, z tego namiotu intymności przyjdzie i wybuchnie ogień. They will move as one with you, Father. I oni będą iść z Tobą jako jedno. Jesus, Jezu, I agree with you. Zgadzam się z Tobą. That they would move as one with the Father, just like you did. I wierzę, że oni będą poruszać się jako jedno z Ojcem, tak jak Ty się poruszałeś. In the power and beauty of Jesus' name I pray. W mocy i w pięknie imienia Jezusa modlę się o to. Amen. 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 I thank you for the privilege of being with you today. Dziękuję wam za to, że miałam przywilej bycia z wami dzisiaj. For the privilege of being a friend of your destiny. I dziękuję wam za ten przywilej, że mogę być przyjacielem waszego przeznaczenia. And I hope that I'll see you Monday and Tuesday night. I mam nadzieję, że zobaczę się z wami w poniedziałek i we wtorek wieczorem. Amen. 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 Thank you.